Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 2 w wersetach od 13 do 25? Był blisko czas Paschy Żydowskiej. Poszedł Jezus do Jerozolimy. Znalazł w świątyni sprzedających woły, owce, gołębie i tych, którzy wymieniali pieniądze. Sporządziwszy bicz z powrozów, wypędził ich wszystkich ze świątyni, wraz z owcami i wołami. Wysypał monety handlarzy pieniędzmi i wywrócił ich stoły. Tym, którzy sprzedawali gołębie, powiedział: wynieście to stąd, nie czyńcie targowiska z domu mojego ojca. Przypomnieli sobie jego uczniowie, że napisano: gorliwość o twój dom pożera mnie. Wtedy Żydzi odpowiedzieli mu: jaki nam pokażesz znak, że to czynisz? Jezus odpowiedział im: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Powiedzieli więc Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty chcesz ją w 3 dni odbudować? On jednak mówił o świątyni swojego ciała. Dlatego, gdy zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wypowiedział Jezus. Gdy był w Jerozolimie w święto Paschy, wielu uwierzyło w jego imię, widząc cuda, które czynił. Jezus nie polegał na ich świadectwie, dlatego że znał wszystkich. Nie potrzebował, aby mu ktoś świadczył o człowieku, ponieważ wiedział, co jest w człowieku. Z Kafarnaum Pan Jezus podąża do Jerozolimy. Zbliża się Pascha Żydowska. Święto to nie ma już charakteru uroczystości świątecznej Pana, ani świętego zgromadzenia. I mamy tutaj odnośnik do 3 Księgi Mojżeszowej, 23 rozdziału, 2 wersetu. Mów do synów izraelskich i powiedz im tak: te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta. I Ewangelii według Jana, 7 rozdziału, 2 wersetu. A było blisko żydowskie święto namiotów. Wprowadzenie niezgodnych z zakonem praktyk spowodowało, że świątynia jest pełna kupców, którzy handlowali zwierzętami potrzebnymi do składania ofiar. Pan, oburzony tym haniebnym procederem, oczyszcza dom swego ojca, przepędzając sprzedawców i wekslarzy. Werset 16. Drogi chrześcijaninie, twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Jeśli jednak zezwoliłeś na to, aby złe nawyki i nieczyste myśli choć na moment zawładnęły tobą i zdominowały twe uczucia, to pozwól Panu zaprowadzić porządek i daj się uświęcić. Jemu zależy na tym, byś miłował jego ojca i okazywał żarliwość o jego świątynię. Ludzie, o których mówią wersety od 23 do 25, wierzyli w Pana Jezusa jedynie umysłem. Nie miało to jednak wpływu na ich serca. Uznawali jego moc czynienia cudów, lecz nie była to wiara,
ponieważ nie wierzyli Jego słowom. Dlatego też Pan Jezus nie miał do nich zaufania. Wiara bowiem jest ze słuchania Słowa Bożego. Werset 22. I mamy tutaj odnośnik do listu do Rzymian, 10 rozdziału, 17 wersetu. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Doskonała znajomość ludzkiego serca, którą posiada Pan Jezus, jest dowodem Jego boskości. Werset 25. I mamy tutaj odnośnik do księgi Jeremiasza, 17 rozdziału, 9 i 10 wersetu. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. I choć On wie o nas wszystko, Jego miłość do nas nie ziębnie. Powodem tego jest fakt, iż On sam jest miłością, a nie to, że my na nią zasługujemy.